Jeżeli mogę prosić. To nie zamierzam. To nie zamierzam krzyczeć. Proszę usiąść. Chcę Państwu. Proszę bardzo pana Włodzimierza Pytlika o włączenie mikrofonu. Proszę bardzo, zapraszam. Siądź. Dziękuję bardzo. Że dopuściliście mnie Państwo, można powiedzieć, do stołu Pańskiego. Dzisiaj. Dzisiaj dostałem wypowiedzenie, ja to inaczej trochę przyjmuję. Dzisiaj ukrzyżowaliście mnie, a właściwie pan prezes, który miał wobec tego oddziału podobno dobre zamiary. Od 2000 roku, kiedy pokazałem się w Ostródzie, starałem się powołać do życia oddział, który miał de facto pracować w takich pomieszczeniach prowizorycznych przez tylko 6 miesięcy. Po 6 miesiącach nastąpiły kolejne 6 miesięcy, później nastąpiły kolejne lata, no i przyszedł pan prezes Boniecki ze swoimi rewolucyjnymi inicjatywami, które miały tyle wspólnego, co nie powiem, bo nie chciałbym za to nikogo obrażać. Od mniej więcej 10 lat, bo trzeba by było sięgnąć i prześledzić to, pojawili się wokół mnie ludzie, którzy byli naprawdę, albo są, przepraszam, naprawdę dobrymi specjalistami w tym, co wykonują. I wespół stworzyliśmy ekipę 5 lekarzy drugostopniowców i pokazało się 2 lekarzy rezydentów, których na potrzeby chwili pan prezes Boniecki zwykł przypuścić do miana lekarzy, którzy mogą samodzielnie wykonywać zabiegi operacyjne, te lżejsze, cięższe. I wreszcie przyszła następująca myśl rewolucyjna, która polegała na tym, żeby ja wraz z doktorem Towstygą, moim zastępcą, żebyśmy byli pod telefonem przez okrągły miesiąc, na zmianę 2 tygodnie ja, 2 tygodnie on, a po do cerowania tego worka, który im zawsze byłby nieszczelny, miał służyć również 2 rezydentów. Trzeci z lekarzy specjalistów niestety jest po zawale i nie cieszy się obecnie również zbyt dobrym zdrowiem. Od dnia 15 i 17 marca wielokrotnie próbowałem panu prezesowi wytłumaczyć, jak złudne są jego wszelkiego rodzaju takie rewolucyjne myśli, żeby odwieźć go od tego. W dniu 15-17 marca nadałem na liczbę dziennika pisma, w których informuję o stanie oddziału. Niestety przeszły one bez echa, a moja próba zaprogramowania dyżurów przez specjalistów spędzła na niczym, skwitowana praktycznie niczym. W związku z tym, że 28 kwietnia został na bazie wymyślonych, bzdurnych powodów zwolniony dyscyplinarnie pan dr Cednarowicz, próbowałem skontaktować się ze wszystkimi świętymi, czytam w tej liczbie Radę Nadzorczą, do pana starosty, do pana prezesa, niestety nikogo nie zastałem. I od 28 kwietnia ja nie żyję w maju, najpiękniejszym roku miesiąca, tak jak powinien żyć lekarz, odpoczywać, operować, bo przecież żyje również dla swojej rodziny, tylko żyje w ciągłym strachu. Szczerze mówiąc, ja parę dni wcześniej spodziewałem się tej powiestki, jak to ludzie mówią. To, że ośmieliłem się stanąć w obronie swoich ludzi, w obronie swojego oddziału, przepraszam, w obronie tego chlewa, którego szpital nosi od 17 lat. Myślę tutaj o moim oddziale, na który wielokrotnie zwracałem uwagę, żeby zwiększyć komfort przebywania w tym oddziale dla pacjentów, których przyjmujemy. Jeden z pacjentów, który był z Belgii, mówił, że musi sfotografować to nie jedzenie, tylko, cytuję,
paszę, bo nikt w Belgii mu nie uwierzy, że w Polsce tak lekarze, tak pacjenci jedzą. Sposób, właściwie miejsce socjalne, w którym przebywa personel lekarski i pielęgniarski, jest dalece odbiegające nawet od standardów wschodnioeuropejskich, a nie mówię już o standardach europejskich. Te wszystkie sprawy, na które ja zwracałem uwagę po wielokroć, zostały po prostu zlekceważone. Dzisiaj rano przyjąłem wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym z 9 zarzutami i głównie te zarzuty opierają się, a właściwie wszystkie, na wyssanych z palca powodach. Po pierwsze o tym, że ośmieliłem się wstrzymać przyjęcia planowe. Jakżeż mam protezę stawu biodrowego operować samego? Nie będę przyczyniał się do tego, żeby wskaźnik kalectwa w powiecie ostródzkim wzrósł. To po pierwsze. Po drugie, że podałem mediom do publicznej wiadomości, podałem NFZ-owi. Kto od 28 kwietnia do 4 maja zechciał mi wyciągnąć pomocną dłoń? Niby mienili się moimi kolegami, ale tu od razu na plan pierwszy wysuwa się taka bajka Ignacego Krawczyckiego. Osoby pod tytułem przyjaciele, osoby, których to tyczy, szybko zreflektują się, o kim ja mówię. Dalej, następna sprawa. Informacja do pana wojewody, podpisana w imieniu również Rady Nadzorczej przez pana starostę Winnickiego. Informacja dotarła na biurko 9 maja, przepraszam. Natomiast dwóch spośród członków Rady Nadzorczej, pan Cezary Wawrzyński i pan Wasilewski, byli uprzejmi rozmawiać ze mną i z moim zastępcą 10. O dziwo, jasnowidzowie już wtedy powzięli istotne fakty, istotne zamierzenia, że i tak wskazują mnie na pożarcie. Troszkę jestem zawiedziony taką postawą wszystkich świętych tutaj w tym powiecie, dlatego że zostałem wykopany jak śmieć, zamieciony nową miotłą. Widocznie tu nie chodzi o dobro pacjentów. Tu chodzi jedynie o to, żeby przywołać do porządku kogoś, kto ośmiela się mieć własne zdanie, kto pozwala sobie na to, żeby stanąć w obronie swojego oddziału, w obronie bezpieczeństwa pacjentów, tak jak powiedziałem na wstępie. Odnosząc się do zarzutu pana starosty odnośnie tych postulatów, które składaliśmy przed 1,5 rokiem, nie było w nich mowy o żadnych pieniądzach, podwyżkach pensji i tak dalej, i tak dalej. Z tego mówię w tym miejscu zupełnie odpowiedzialnie, zrezygnowaliśmy. Chodziło mianowicie również o pewne zapisy regulaminowe, jak na przykład fakt, że mamy zabezpieczać oddział laryngologii w godzinach popołudniowych, a więc dyżurowych. Ale chcę powiedzieć, pomimo tego, że to uzyskaliśmy wtedy w tamtym zapisie, to i tak do NFZ-u wykazywane jest, że my sprawujemy nadzór nad pacjentami laryngologicznymi. Ja ośmieliłem się zapytać pana starostę, czy gdyby był 500 km od Ostródy, a jego wnuk, powiedzmy 8-letni, byłby operowany na laryngologii, gdyby się przydarzył, dajmy na to, a tak są takie niebezpieczeństwa, o godzinie 19 krwotok tego dziecka, co wtedy lekarz ortopeda, który jest na izbie przyjęć, miałby zrobić? Jakie on ma specjalistyczne wiadomości laryngologiczne? Chodziło o następną sprawę również. Jeszcze dokończę ten wątek, który wprowadziłem. Natychmiast tego wnuka zabrałby z tego szpitala. Ja bym przynajmniej tak zrobił w związku z operowaną nie tak dawno moją wnuczką Karolinką, gdyby miała nieszczęście operować się na laryngologii w Ostródzie. Następna rzecz, kwestia dyżurowania na izbie przyjęć.
mieliśmy zabezpieczać równocześnie oddział ortopedii i przyjmować ambulatoryjnie na izbie przyjęć. Kto nam zapewni, że wtedy, kiedy coś na ostro operujemy, ktoś, kto zostanie w trybie pilnym przywieziony na izbę przyjęć, nie wystąpi z roszczeniami. Poza tym nasza praca nie polega na wykopaniu rowu półmetrowego od płotu do 15, tylko my mamy być gotowi do pracy, mamy mieć gotowość do pracy. W związku, ja już kończę ten przydługi wywiad, pewno nie ująłem wszystkich kontekstów sprawy, dlatego prosiłem mojego zastępcę, pana doktora Powstykę, które pragnę tutaj zarząd tych wszystkich świętych poinformować, że jeszcze on został do wywalenia, pewno, a spodziewa się człowiek tego, że nie zostanie niedostrzeżony. To chcę powiedzieć, że tym samym ukrzyżowaliście mnie. Ja chcę jeszcze jedno dodać. Wierzę w Biblię i Pismo Święte. To jest mój wyznacznik. I mam nadzieję, że czy tu, czy gdzie indziej, ale jeszcze zmartwychwstanę. Nawet nie zostałbym wpuszczony na tą salę. Dziękuję.